tyle, że ten mecz to miał takie dwa oblicza. Pierwsza połowa i druga połowa bardzo emocjonująca. Jak pan to widział z ławki trenera? Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty do Przysuchy, bo jesteśmy zespołem na dorobku Beniaminkiem, ale chcieliśmy tutaj bardzo zdobyć 3 punkty. Uważam, że mecz był bardzo fajny pod względem sportowym. W pierwszej połowie bardzo wyrównany mecz, bardzo dobre stałe fragmenty gry przeciwnika. Bardzo dużo zagrożenia nam zrobiły, dlatego dostaliśmy bramkę. Uważam, że w drugiej połowie byliśmy dużo lepszym zespołem. Mieliśmy dużo sytuacji do strzelenia bramki, ale brak doświadczenia moich zawodników. Dużo młodzieży mamy, która się uczy na tym poziomie. Jeszcze wiele osób nie grało, ale będziemy walczyć tutaj do końca o kolejne 3 punkty w środę z Raszenem na pewno. Panie trenerze, dzisiaj mecz to był taki rollercoaster z nieba do piekła i z piekła do nieba. I były i żółte kartki, i czerwone kartki, i żółty karny, no i na koniec zwycięstwo pana zespołu. Jak pan to widział? No. Witam serdecznie. No tak, dla kibica jak najbardziej. Mecz, który był okraszony bramkami, kartkami, wiele emocji w tym meczu. Dla nas oczywiście najważniejsze to jest jedno zwycięstwo w tym meczu. Jak widziałem, przystępowaliśmy do tego meczu z delikatnymi osłabieniami w zespole, bo kilku zawodników z różnych przyczyn nie mogło w tym meczu zagrać. Więc to na pewno delikatne, dla mnie niewygodne z punktu widzenia ustalenia optymalnego składu. Jednakże zawodnicy, którzy dostali dzisiaj zadanie wygrać ten mecz, absolutnie mimo wszystko wywiązali się z tego zadania w 100% świetnie. Uważam, że mieliśmy mecz poza wyjątkowymi sytuacjami, pojedynczymi sytuacjami w meczu. Mieliśmy ten mecz w całości pod kontrolą tak naprawdę. Kilka sytuacji, a tak naprawdę zobaczmy, jakie straciliśmy bramki. Sytuacja, stały fragment gry, kontra, która nie ma prawa zakończyć się bramką, jednakże kończy się tą bramką. Drugi stały fragment gry nie finalizujemy, idzie druga sytuacja, tracimy drugą bramkę po kontrze ze stałych fragmentów gry. To boli, to jest do poprawy absolutnie, musimy z tego wyciągnąć wnioski, na pewno wyciągniemy, ale poza tymi pojedynczymi sytuacjami, gdzie uważam Sokół dzisiaj grał ambitnie, ale czasami chaotycznie i w związku z tym, może za dużo słowo chaotycznie, ale w sposób prosty stwarzał sobie sytuację, to dla nas było problemem właśnie, bo te sytuacje nie były zawiązane z ataku pozycyjnego, tylko proste, rozwiązane sytuacje, w których mieliśmy niepotrzebne problemy, ale tak generalnie, tak jak powiedziałem, uważam, że mieliśmy cały mecz pod kontrolą, niepotrzebne zupełnie sytuacje, które spowodowały, że w pewnym momencie przegrywaliśmy ten mecz, niepotrzebna sytuacja z czerwoną kartką. Mecz mogliśmy zamknąć wcześniej z 1-0 na 2-0, nie robimy tego i doprowadzamy do horroru w końcówce. Chwała chłopakom, bo 90 w nogach, w takich okolicznościach, w takim pogodzie, 10 minut w 10, a jednak z wiarą do końca, z zaangażowaniem, z dużą charyzmą boiskową, a przede wszystkim na koniec czas powiem z wiarą i ta wiara została nagrodzona. 2 piękne bramki, tak uważam, w końcówce doprowadziły do naszego zwycięstwa, z czego, tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo zadowoleni i liczymy, że to jest dobry prognostyk i być może w takich okolicznościach, ale być może takie zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej i nas pchnie do przodu jeszcze mocniej. Bohaterem dzisiaj był bramkarz Filip. Tak, absolutnie tak, bo przede wszystkim wybronił rzut karny. To, co wiadomo, że dla bramkarza to jest absolutnie trudna sytuacja. W tych jednostkowych momentach miał bardzo dobre wybrony, bardzo dobre obrony. Zrobił swoją robotę, tak. Tak jak twierdzę, no, bronił świetnie, ale zrobił swoją robotę, która oczywiście w dużym stopniu przyczyniła się do tego, że ten mecz dzisiaj wygraliśmy.